Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a właściwie to w ostatnim z serii oświetlenie samochodu. Dziś, tak jak Wam wspomniałem w poprzednim odcinku, będę zakładał oświetlenie w schowku. Mogłem w sumie to zrobić za jednym razem, jak rozbierałem tutaj, żeby poprowadzić kable do oświetlenia nóg, ale postanowiłem właśnie zrobić osobny filmik. Dla mnie to nie problem tutaj rozebrać. Jak wiecie, pewnie lubię sobie tutaj coś tam pogrzebać w wolnych chwilach, dlatego postanowiłem nakręcić osobny film. Jak wyciągnąć ten schowek, to już pewnie wiecie. Najpierw tutaj wyciągamy zaślepkę od bezpieczników, no a później śruby, jedna, dwie od spodu. Tutaj chyba są dokładnie cztery i dwie głębiej w środku. No ale jeżeli macie taki jakiś napęd, tak jak ja, najpierw musicie wymontować sobie napęd. Też Wam pokazywałem w poprzednim filmie, jak go wyciągnąć, dlatego już nie będę teraz tego pokazywał. Wyciągnę to wszystko, to co mam, wykręcę śruby i wyciągnę już schowek. Jak już mamy schowek na miejscu, wyciągnięty, tutaj musimy odpiąć, jeżeli macie taką tutaj matę, czy jak to nazwać, i tu widzicie, jest otwór na lampkę. Lampka w moim przypadku dokładnie taka sama jak od oświetlenia drzwi i też ma nawet logo Volkswagen Audi. Dziwna. Do tego jest u mnie w komplecie, był taki przewód. Przewód z dwoma końcówkami, jedna do lampki, jedna do włącznika, jakiś pin i masa. No i teraz tak, tutaj z boku schowka, z tej strony można powiedzieć, że z lewej, ale jeżeli on jest zmontowany na swoim miejscu, to będzie prawa strona. Jest taki dziwny jakby amortyzatorek i to jest włącznik. Jak widzicie, on tutaj ma właśnie miejsce na tą kostkę. Lampkę włożę teraz od spodu tutaj na miejsce, w którym ona ma się znajdować. Lampeczka jest włożona. Dodam też, że zmieniłem sobie od razu żarówkę na LED-ową, bo jak pewnie się domyślacie i widzieliście, że wszędzie sobie pozmieniałem, bo lubię takie białe światło, dlatego tu już od razu sobie też zmieniłem, żeby nie mieć takiego żółtego. No i teraz podłączamy przewody. Jeden jest, jak widać, z przewodem czerwono-szarym, czyli to jest plus, z tym pinem, który Wam pokazywałem, a drugi jest tylko biało-szary, masa. I podobno właśnie ten włącznik jest obsługiwany przez tą masę, czyli to musimy podłączyć do tego przełącznika, tą kostkę, a tą, do której idzie plus, podłączamy tutaj do lampki. Oczywiście teraz wystające przewody gdzieś musimy sobie tutaj ulokować, żeby nam nie przeszkadzały, i możemy zamknąć tą matę, czy jak to się tam nazywa, i sobie ją tutaj poprzyczepiać w tych miejscach, w których była oryginalnie przyczepiona. No i teraz pozostały nam do podłączenia dwa przewody, masa i plus. Masa, no to już jak wiecie, gdzie Wam się tylko podoba. Ja sobie chyba podłączę tutaj pod tą śrubę, odkręcę i sobie tam włożę. No a teraz właśnie będę szukał jakiegoś plusa. Mam tutaj przewód dosyć długi, także będę mógł sobie na spokojnie zaraz go znaleźć przy pomocy miernika. Myślę, że gdzieś będę szukał tutaj w tych bezpiecznikach. No i według miernika w tej tutaj brązowej listwie w każdym bezpieczniku mam prąd bez włączania zapłonu. Także tutaj mogę się w sumie obojętnie do którego przewodu podłączyć. Także spróbuję tutaj od tyłu jakoś wyciągnąć całą tą listwę i zaraz zobaczymy, gdzie tam możemy się podłączyć. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że tutaj po wyciągnięciu tej całej kostki z bezpiecznikami, tej listwy, tutaj widzę, one mają wspólny plus, wszystkie. Także są podłączone do jednego plusa i mam tutaj wolne miejsce jedne. No i wychodzi wszystko na to, że to jest właśnie taki pin, który będzie pasował mi w te wolne miejsce. Także wepnę sobie go teraz tutaj, w te wolne miejsce. Z tej strony włożę sobie bezpiecznik, no i będę miał już w tym przewodzie prąd. Żeby to włożyć, trzeba troszeczkę cofnąć tą tutaj zawleczkę fioletową na zewnątrz, ona delikatnie wyjdzie. Tu jest taka blokada, ciężko Wam teraz to opisać, bo może to nie jest widoczne. I wtedy wrzucamy pin i zamykamy tą blokadę
i mamy pin osadzony. Także mamy teraz tutaj już w tym przewodzie plus. No a teraz, żeby mieć tutaj prąd, musimy wrzucić bezpiecznik, obojętnie w sumie jaki, na próbę. Ja sobie wrzuciłem 5-watowy i taki już zostanie. No i teraz potrzebujemy jeszcze masy do tej śruby, o której tutaj mówiłem. Ja już sobie ją właśnie wykręciłem, także zakładam teraz oczko, przykręcam śrubę i będziemy zaraz sprawdzać. Mamy wszystko podłączone, także sprawdzimy sobie teraz tak na sucho, przed założeniem. Nie wiem, czy jedną ręką dam radę otworzyć. Czy świeci nam się światło? No, ale widzicie, że świeci. Teraz jeszcze tylko tam sprawdzę od tyłu, czy one gaśnie w momencie zamknięcia. Nie wiem, czy to będzie widać, ale na razie cały czas świeci jeszcze. Całkiem musi być zamknięte. Tutaj w sumie nie widać, ale wydaje mi się, że tak. Zaraz będziemy widzieć, czy po otwarciu robi się jaśniej tam. Troszkę takie... A, widać, jakby gaśnie, zapala się, gaśnie. Czyli wszystko w porządku. Składamy schowek z powrotem na swoje miejsce. No i słuchajcie, no jeśli chodzi o oświetlenie schowka, oczywiście też wszystko działa. No to teraz może przejdźmy do podsumowania tego wszystkiego, całego oświetlenia, które tutaj przez kilka dni w sumie w moim przypadku montowałem. No i powiem Wam, jakie są tego plusy i minusy i czy warto i czy nie warto. Ale zanim to zrobię, może poczekamy, aż się trochę ściemni, będzie lepszy efekt tego wszystkiego. No i to wszystko wygląda mniej więcej tak, jak Wam pokazałem. Może troszeczkę ciemno, może nie było to aż tak bardzo widoczne, ale myślę, że tam część z tego na pewno było widać. Także tak mniej więcej to się spisuje po ciemku. No a teraz, tak jak powiedziałem, może zrobimy takie krótkie podsumowanie tego wszystkiego. Jeśli chodzi o pierwszy film, czyli o oświetlenie drzwi, no to tutaj duży plus na pewno za całą instalację. Instalacja była praktycznie przygotowana już do montażu, zaizolowana z gotowym pinem. Jedyny taki, taka moja tutaj mała uwaga, to to, że zamiast lutować przewód minusowy, można by było wykorzystać właśnie następny pin, wyciągnąć z kostki, połączyć dwa razem i włożyć jako jeden już tutaj do kostki, także to by było tak bardziej, można powiedzieć, profesjonalnie. Wydaje mi się, że też by było szybciej bez lutowania. I to tylko taka moja mała uwaga, jeśli chodzi o właśnie te przewody do wszystkich drzwi. Ale tak poza tym, to jak najbardziej na duży plus. Jeśli chodzi o instalację do podświetlenia tutaj przestrzeni na nogi, no tutaj troszkę więcej minusów, bo jednym z takich minusów będzie na pewno to, że instalacja nie była zaizolowana, musiałem to zrobić sam, ale to akurat nie jest jakiś duży problem. Przewody, jeśli chodzi o długość, mogłyby być troszeczkę dłuższe, chociaż o tam 20 cm, ułatwiło to też troszeczkę montaż, bo tak powiem szczerze, że na styk trzeba było jakoś to w miarę tak sobie wycyrklować, żeby to wszystko pasowało. Trzecia sprawa, kolejna, to to, że podłączone było wszystko pod jedno, czyli przód i tył razem, a powinno być fabrycznie osobno, czyli tak jakby dwie instalacje. No i ten pin, który nie wiem dlaczego był tutaj większy i nie pasował do kostki. Być może to jest jakaś tam uniwersalna instalacja, która pasuje do innych również modeli i to był może pin do jakiegoś innego modelu auta. Tutaj bynajmniej nie pasował, no jak widzieliście na filmie, musiałem go zmienić. No i to jest też taka moja mała uwaga. No i chyba myślę, że to już by było wszystko na temat właśnie tej instalacji, którą montowaliśmy na podświetlenie tutaj właśnie nóg, przestrzeni na nogi. No i ostatnia rzecz to poświetlenie schowka. Tutaj akurat nie mam się do czego doczepić, poza tym, że może przewody też nie były izolowane, ale to nie jest jakiś też znowu wielki problem.
Podłączenie tego wszystkiego nie sprawiało żadnego problemu. Wszystko było przygotowane tak, jak być powinno. Kostki odpowiednio, nawet ten pin, który na początku nie wiedziałem do czego był, ale prawdopodobnie właśnie do tego, żeby podłączyć sobie gniazdo bezpieczników, tak jak ja to właśnie zrobiłem i Wam pokazałem, także myślę, że prawdopodobnie było właśnie z myślą o tym to wszystko przygotowane. Także tutaj też można powiedzieć, że wszystko było tak, jak być powinno. No i teraz podsumowując to wszystko, czyli te trzy osobne, powiem, że działy, czy jak to można nazwać. Jeśli chodzi o cenę, to było w sumie gdzieś około 250-260 zł za wszystko. Myślę, że to nie jest duża cena. Mimo tego, że część rzeczy, które tam trzeba było poprawić i dokupić te piny, to też nie jakiś wielki koszt, bo koszt pina około złotówkę. Więcej kosztowała mnie wysyłka, także to też można pominąć. No i jeśli chodzi o moje zdanie, to w tej cenie, czyli tam około 250-60 zł, to warto wydać na takie coś, bo naprawdę nie jest to jakoś tragicznie zrobione, jest to dobrze wykonane i myślę, że warto w taki zestaw zainwestować. No a to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, Wy możecie mieć inne. No i oczywiście nie musicie tego montować, albo możecie sobie zamontować w inny sposób. Także ja już akurat w to nie wnikam, kto i jakim sposobem będzie chciał sobie to zainstalować. Ja Wam po prostu tylko pokazałem, jak ja to zrobiłem i jaki był po prostu mój pomysł na to. No to myślę, że chyba tym optymistycznym akcentem będziemy już kończyć ten film. Ja mam nadzieję, że Wam pomogłem tym filmem, będzie Wam łatwiej takie oświetlenie zamontować, jeśli ktoś będzie chciał sobie akurat to zrobić. Także nie powiem nic nowego, powiem Wam dziękuję. Zapraszam jak zawsze do oglądania moich innych filmów, również do subskrypcji mojego kanału. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!